kwestię, jeśli można oczywiście. Chodzi już w tym momencie o antypolonizm Ukraina. To, co się obecnie dzieje tam, czyli możliwe rozdarcie państwa i konsekwencje ewentualne dla Polski w kontekście działania takich organizacji jak chociażby RAŚ, Ruch Autonomii Śląskiej. Oni nie ukrywają, że mają na celu secesję. Znaczy, nie mówią tego wprost, ale to... Wprost mówią. Pan doktor Gorzelik powiedział w wywiadzie na telewizji polskiej, że jego zdaniem do roku 2000, w roku 2020 Polska będzie państwem federalnym, to znaczy zmieni ustrój z państwa unitarnego na federalny. Widocznie pan Gorzelik coś wie, czego my nie wiemy. Dopuszczam taką możliwość, a myślę, że przekształcenie Polski w państwo federalne może nie musi być finalnym etapem, tylko może być etapem pośrednim. I myślę, że Niemcy grają na dwóch fortepianach, przynajmniej na dwóch. Z nami. Warto pamiętać, że w Konstytucji Niemieckiej istnieje artykuł 116, który wprawdzie mówi, że o tym, kto jest Niemcem, ale w tym artykule 116 jest wymieniona granica niemiecko-polska z 31 grudnia 1937 roku. Ten ślad jest. Druga sprawa to jest traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Ten traktat jest niesymetryczny na niekorzyść Polski, bo jak ujawnił Krzysztof Wyskowski w 1992 roku, minister Skubiszewski był przez Niemców naciskany w trakcie negocjacji, żeby ustępliwą postawę, bo inaczej oni ujawnią, że on był konfidentem Służby Bezpieczeństwa, co niestety było prawdą. No i rzeczywiście tak, ale to nie jest może aż tak ważne, bo ważniejsze było to, że ten traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy został opatrzony adnotacjami obydwu sygnatariuszy, znaczy ministra Genschera i ministra Skubiszewskiego, że traktat nie reguluje roszczeń majątkowych osób prywatnych. Minister Skubiszewski, sprawozdając o tym traktacie w Sejmie, powiedział, że ta sprawa jest ostatecznie załatwiona. Stanowisko niemieckie jest odwrotne. Jeżeli traktat czegoś nie reguluje, to znaczy, że nie jest uregulowane i sprawa jest otwarta po prostu. I na tej podstawie działa pani Erika Steinbach, bo gdyby to było uregulowane, to już by nie działała. I korzysta z poparcia pani kanclerz na Angeli Merkel. Więc tak wygląda sprawa. Stosunki własnościowe, mówiąc krótko, to jest jeden fortepian, a polityka regionalizacji to jest drugi fortepian. To się może, to będzie ewoluowało, tak czy owak. Warto zwrócić uwagę, że myśmy jeszcze w 90-tych latach, mówię myśmy, to znaczy Unia Polityki Realnej, kiedy byłem jeszcze tam działaczem, myśmy usiłowali to załatwić, to znaczy zabezpieczyć polski stan posiadania właśnie w sferze własności prywatnej na ziemiach zachodnich i północnych w ten sposób, że ja sam jeździłem na przykład po Pomorzu Środkowym, Zachodnim i tak, żeby zakładali ci ludzie stowarzyszenia użytkowników wieczystych i wymuszali na administracji państwowej zamianę użytkowania wieczystego na prawo własności. I dzięki naszym staraniom i świętej pamięci posła Eismonta we wrześniu 1997 roku, jeszcze przed wyborami, które wygrał AWS, taka ustawa została przez Sejm przyjęta. I ona została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli dobrze pamiętam, przez gminę w Namysłowie, która podniosła zarzut niestety słuszny, że ta ustawa rozporządziła się mieniem, majątkiem gminnym, samorządów terytorialnych. A Sejm jako organ państwowy może rozporządzić własnością państwową, natomiast nie może rozporządzać własnością samorządową, bo równie dobrze mógłby pańskim mieszkaniem rozporządzić czy moim, prawda? Więc rzeczywiście zarzut był trafny. Ale w rezultacie ustawa została uwalona i po prostu nadal jest, mamy ten stan, jaki mamy. Także ja nie... W ubiegłym roku byłem na Pomorzu Środkowym, koło Słupska, w takiej miejscowości Swołów.
To jest skansen taki, bo tam takie charakterystyczne zagrody są. No i każda zagroda, ponieważ to jest obiekt turystyczny, każda zagroda ma planszę taką opatrzoną tym godłem polskim i Unii Europejskiej, że pokazującą historię każdej tej zagrody. No i kto ją tam zbudował, kto tam był właścicielem, kiedy się tam spaliło, kto odbudował i tak dalej. I niemieccy właściciele są wymienieni jako właściciele. Że właściciel był ten następny właściciel taki, a obecnie ta zagroda jest w posiadaniu rodziny tam Ptaszyńskiej. Nie właśnie, tylko w posiadaniu rzeczywiście to jest ścisłe. Więc taka jest sytuacja prawna i to może się odbić szkawką bardzo nieprzyjemną. Bo mówię, pani Erika Steinbach działa zgodnie ze stanem, że tak powiem, prawno-traktatowym. Nie wiem, czy państwo się słyszeli radio wnet. Tam było powiedziane, że tylko, że wczoraj odbyła się sesja parlamentu ukraińskiego. Jeden z posłów z Krymu, z Republiki Krym, podniósł sprawę, że można by było na to zaakceptowali, że nie zrobić żadnego plebiscytu, tylko badanie opinii społecznej na temat przynależności w ogóle, chęci przynależności dalej Republiki Krym, tak wydzielonej od szeroko rozumianego, w składzie państwa ukraińskiego. Proszę pana, ja nie odpowiedziałem panu na to pytanie o ukraińskie sprawy. Przepraszam bardzo, ale zapomniałem. To teraz dzięki pańskiemu przypomnieniu odpowiem. Rzeczywiście status Krymu jest taki niejasny, dlatego że Krym został Ukrainie udostępniony przez Chruszczowa. Ale skoro kto daje i odbiera, to wprawdzie się w piekle poniewiera, ale może odebrać, prawda? Tym bardziej, panie Radzie, nie, no to już... Mówimy, prawda, o tym, że naród się chce wypowiedzieć. Może się naród... Więc jasne. Proszę państwa, sytuacja jest taka. Pan pytał o to, czy Ukraina może się, że tak powiem, rozpaść. Mamy do czynienia z takim przeciąganiem Ukrainy. No i jak jedni i drudzy mocniej pociągną, to wszystko zależy od wytrzymałości Ukrainy na rozerwanie. Jak jedni i drudzy pociągną trochę mocniej, to Ukraina może tego nie wytrzymać i się rozpaść. Być może nawet w atmosferze wojny domowej. Być może nawet w atmosferze wojny domowej. A no nie trzeba mieć specjalnej wyobraźni, żeby sobie wyobrazić, jak mogłaby wyglądać wojna domowa na Ukrainie. No z całą pewnością można przewidzieć, że wywołałaby ona katastrofę humanitarną wielkich rozmiarów, która mogłaby się rozlać i rozlałaby się z całą pewnością na kraje sąsiednie. Przecież setki tysięcy uciekinierów by się pojawiło na granicach i trzeba by było coś z nimi zrobić, prawda? Przyjąć ich, no jakoś ich wyżywić, prawda? No coś, przynajmniej pod namiotami ich tam skoszarować, no bo gdzieś by musieli mieszkać, coś jeść, gdzieś się umyć, prawda, załatwić i tak dalej. To wymaga konkretnych przedsięwzięć logistycznych. Więc katastrofa humanitarna mogłaby wystąpić, prawdopodobnie by wystąpiła w wielkich rozmiarach. Wywołałby to zamęt tutaj w środkowej Europie. A w takich momentach robi się pokusa, żeby stworzyć fakty dokonane w tym zamieszaniu. I co byśmy zrobili, gdyby na przykład nasza złota pani postanowiła uchronić obszar Górnego i Dolnego Śląska, ziemi lubuskiej, Pomorza i Warmii i Mazur przed katastrofą humanitarną? Cieszylibyśmy. Prawda? To by potem było, to by się potem mogło okazać bardzo trudne do odkręcenia. Ale byłaby tam praca, tak? Proszę. Byłby porządek. No wie pan, uzasadnienie zawsze się znajdzie. To ja nie, wie pan, nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. I jeszcze jedna rzecz. Otóż, proszę państwa, warto zwrócić uwagę na kilka spraw, jak się analizuje sytuację na Ukrainie. Po pierwsze, że widać wyraźnie, że Unia Europejska wcale Ukrainy nie chce. Bo gdyby chciała, to już to by postawiła zupełnie inne warunki umowy stowarzyszeniowej niż
tamte, jakie postawiła, były to warunki zaporowe, nie tylko ekonomicznie dla Ukrainy niekorzystne, żeby nie powiedzieć zgubne, ale, żeby nie powiedzieć niebezpieczne, ale jeszcze w dodatku nie do przyjęcia prestiżowo przez władzę. No, Janukowicz miał zostać przeczołgany na oczach całej Europy. Było wiadomo, że... A Putin jednak sypnął złotem i obniżył ceny gazu o 1/3, 30%. No coś tam zrobił, prawda? Pokazał, że coś zrobił. To jest jedna rzecz. Unia Europejska Ukrainy nie chce, co ja odbieram to jako stałość naszej złotej pani z Berlina, że ona nadal uważa, że strategiczne partnerstwo rosyjsko-niemieckie jest najważniejsze. Żadna Ukraina, tutaj żadne makagigi to nie, a z fundamentem tego kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa to jest linia Bismarcka. Ale próba wchłaniania Ukrainy przez Niemcy, bo to przez Niemcy, byłaby odejściem od linii politycznej Bismarcka, która polega na tym, żeby w porozumieniu z Rosją zarządzać Europą. To kondominium takie. Odwrót od tej linii Bismarcka ku linii Wilhelma II i Adolfa Hitlera. Więc rozumiem, że nasza złota pani nie chce takiego zwrotu robić. W związku z tym Ukraina nie. I w tej chwili już proszę zwrócić uwagę, jak się tam przyglądamy temu, co się dzieje na Majdanie, to po pierwsze widać, że jest ewolucja pewna. Już w tej chwili nikt do Unii nie chce tam wchodzić, bo już widzą, że to bez, że nie ma gdzie wchodzić. Chodzi tylko już o zmianę władzy. Chodzi tylko już o zmianę władzy. Żeby tego całego Janukowicza i tą jego doniecki klan wysadzić w powietrze. Ale sam Majdan też ewoluuje. Widać wyraźnie, że jedyną poważną, autentyczną siłą polityczną na Ukrainie są nacjonaliści, którzy są politycznie też zróżnicowani, ale głównym oddziałem, główną siłą wśród tych nacjonalistów są banderowcy. Są banderowcy. I moim zdaniem błędem jest taki schemat, że Majdan, to co się dzieje na że ten Majdan cały, że on zmierza do wyłuskania Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów. No po pierwsze, gdzie mają wyłuskać, jak tam jej nie chcą. No nasz nieszczęśliwy kraj przecież nie jest w stanie Ukrainy strawić, to nie ma nawet o czym mówić. Mielibyśmy tylko problem, bo kilkanaście milionów ludzi wtedy, przy ewentualnych próbach, są takie pomysły jakichś półgłówków, że to w takim razie to my bierzmy do zbrucza Ukrainę. No mielibyśmy kilkanaście milionów ludzi nieprzejednanie wrogich wobec Polski wtedy. Nieprzejednanie wrogich. No i trzeba było coś z tym fantem zrobić. Kto to będzie robił? Kto to będzie robił? W jaki sposób? I tak dalej. Przy pomocy jakich środków? No zupełnie. Otóż to, że banderowcy chcą wysadzić Janukowycza w powietrze, to wcale nie znaczy, nie można stawiać między tym znaku równości, a tym, że Ukraina zostanie wyprowadzona z rosyjskiej strefy. Przecież oni nie przeniosą Ukrainy na Półwysep Iberyjski. Nadal będzie w tym samym miejscu, w którym jest i będzie musiała, i wszystko jedno, czy będą tam rządzili banderowcy, czy Kliczko, bo widać, że Kliczko to jest wydmuszka telewizyjna. Tylko banderowcy mają organizację na prowincji, dysponują z oddziałami zdyscyplinowanymi i oni każde polecenie wykonają. A Kliczko, Jacek, to są wydmuszki. Jeden jest wydmuszką telewizyjną, no był bokserem, no i tyle. Ale już czar pryska, prawda? Ten Jaceniuk, no to fartuszkowym majątkiem kręcił się przy Julii Pięknej, no i ale teraz też czar pryska. Julia jak siedziała, tak siedzi, więc i on pokazuje, że tu ma, może tylko odtąd dotąd, a dalej nie. A banderowcy nie. Nie chcą żadnego kompromisu, tylko chcą wysalić Janukowycza w powietrze.
I nawet jeśli go wysadzą, no to przecież będą musieli z ruskim zimnym czekistą Putinem jakoś się ułożyć. Przecież gdzieś muszą gaz kupować, gdzieś muszą ropę kupować, gdzieś muszą eksportować towary. No przecież nie przeniosą się na Księżyc. To nie jest tak, że Ukraina zerwie związki z Rosją. I co będzie robiła? I skąd gaz weźmie? No przecież wystarczy elementarne takie rzeczy sobie uświadomić, że to nie jest tak, że zmiana władzy i wszystko się zmienia. Nie, ta władza będzie postawiona następnego dnia, jak obejmie rządy, to będzie postawiona wobec konkretnych problemów, które będzie musiała stawić czoła i tu już żadne Majdany nie pomogą, tam żadna ta piosenkarka Rusłana czy coś, już ona tam się na niewiele przyda wtedy. Ona może tam śpiewać i tam mogą podrygiwać łodirydy i tak dalej, ale to, no to tylko tak, żeby było ładnie, natomiast potem już trzeba... No i jeszcze to właśnie z tym Krymem, to wszystko jest możliwe. Jeszcze jedna rzecz. Otóż przypisuje się takie... Mówi się, jak tam o ten Przemyślu, co powiedział z tej prawy sektor, prawda, to przedstawiciel tego prawego sektora, że to jest marginalna organizacja, tam nie tego. To prawda, ale... Chciałbym przypomnieć, deklarację sporządzoną nie przez marginalne organizacje, tylko przez Światowy Związek Ukraińców z siedzibą w Toronto. To jest bardzo poważna organizacja. W grudniu, deklarację z grudnia 2006 roku skierowaną do ówczesnego prezydenta Juszczenki, którym Światowy Związek Ukraińców sugerował dosyć tak władczo, nawet powiedziałbym kategorycznie, prezydentowi Juszczence, żeby głównym terenem obchodów okrągłej rocznicy operacji Wisła uczynić ukraińskie terytorium etnograficzne, czy etniczne, ukraińskie terytorium etniczne, przepraszam, etniczne. Co pod tym określeniem się kryje? Otóż kryje się pod tym określeniem województwo podkarpackie, część województwa małopolskiego do Nowego Sącza i część województwa lubelskiego obejmującą Chełmszczyznę. I to nie jest, jak powiadam, jakiś tam świszczy pałac prezes sektora, tylko to jest Światowy Związek Ukraińców, który oficjalnie w deklaracji do prezydenta Juszczenki przekazał. Więc, dlatego mówię, że to jest ten weksel in blanco. Diabli wiedzą, co tam może być wpisane. Wróćcie do Ukrainy, ale nawiązać do Polski, bo to, czego w ogóle mi brakuje, no, to jest ewidentnie scenariusz taki, jaki był w Polsce według mnie w XVIII wieku. Znaczy, Rosja grała całą pulę, a Niemcy chcą część dla siebie zagarnąć, prawda? Pan powiedział, że Unia nie chce Ukrainy, natomiast wydaje mi się, że Niemcy chcą, tylko nie całą. Natomiast ci strategiczni partnerzy, którzy mają wspólne interesy, oni z czasem też się biorą za łby. I czy tu jest jakiś potencjalny scenariusz, który może być dla nas korzystny, tak? Bo wtedy jest dla takich krajów jak dla Polski rodzi się szansa. Proszę pana, wie pan, dla takich krajów jak Polska to się szansa nie rodzi, bo żeby kraj był w stanie wykorzystać szansę, to musi dysponować jakimś potencjałem. A jak może wykorzystać szansę państwo, którego armia zmieściłaby się na Stadionie Narodowym cała? A zadłużenie? A nie na tej sali? No, państwa inne są zadłużenie, na tej sali nie. Jest, no, zmieściłaby się na Stadionie Narodowym, bo on jest obliczony na jakieś 80 tysięcy widzów. No to akurat tyle rzeczywiście jest. Więc wie pan, to trzeba być zdolnym do wykorzystania szans. Państwo polskie nie ma takiej zdolności, moim zdaniem. Pomijając już inne względy, po prostu nie ma takiej zdolności. Żeby państwo polskie w ogóle... Państwo polskie jest kibicem polityki europejskiej. Nie jest jej uczestnikiem, tylko stoi z boku, pokrzykuje, przytupuje i tak dalej. No tak jak ormowiec się. Polska jest ormowcem Europy. No więc to jest taka upokarzająca rola, no, ale to niestety, no, trzeba rozpocząć. Takie, wie pan, takie refleksje, to trzeba rozpocząć od tego, jak zbudować siłę państwa. Niestety jesteśmy w bardzo trudnym położeniu. Po pierwsze, ze względu na okupantów naszych, którzy utrzymują
ekonomiczny model państwa właściwie pozbawiający nas z roku na rok coraz więcej siły, bo państwo nie może stworzyć siły w żadnym segmencie swego funkcjonowania wskutek tego wadliwego modelu. Bo on, jego ubocznym skutkiem, nawet nie dlatego, że ktoś to zaplanował, tak, tacy źli ludzie, a ja ich nawet o to nie posądzam, tylko dlatego, że uboczną konsekwencją tego modelu, tego kapitalizmu kompradorskiego, jest konieczność wyrzucenia wszystkich, którzy do sitwy nie należą, tej sitwy, której najtwardszym jądrem jest rozwiedka wojskowa, na margines głównego nurtu życia gospodarczego. Tam każdy sobie może dłubać coś, ale na tym głównym nurt jest zastrzeżony dla sitwy, bo inaczej ten przywilej straciłby sens ekonomiczny. Konsekwencją tego jest to, że narodowy potencjał ekonomiczny jest wykorzystany w niewielkim stopniu, ze wszystkimi konsekwencjami, właśnie i takimi. Państwo nie jest w stanie stworzyć siły również w segmencie militarnym. I to nie tylko my widzimy, ale to widzą inni i tacy Ukraińcy na przykład. Przynajmniej doskonale wiedzą, że my siedzimy u Niemców w kieszeni. To co, o czym z nami rozmawiać? Co z nami można uzgodnić, kiedy my sami nie wiemy, co jutro nam nasza złota pani każe? Prawda? Więc oni to widzą i oni wolą rozmawiać tam z Berlinem, a nie z Warszawą, bo z Warszawą o niczym nie można rozmawiać. Warszawa sama nie wie, jaki rozkaz jutro dostanie. W związku z tym trzeba rozmawiać z tym, kto rzeczywiście ma decyzję. I to, wie pan, Polska nie jest w stanie wykorzystać żadnej szansy. I dopóki będzie w takim stanie, jakim jest, to po prostu szanse będą tracone bezpowrotnie, bo jak szansa mija, to mija na zawsze. Tak jak to kiedyś napisała w wierszu, takim bardzo ładnym poemacie o Paryżu, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska pisze tak. Jakiś wyblakły wodnik paryskich trotuarów ściga mnie rybim okiem zalanym słodyczą, podczas gdy piękny Hiszpan krokiem pełnym czaru przechodzi raz na zawsze. No to tak samo i okazje, i szanse przechodzą raz na zawsze. Także jak my nie skoncentrujemy się na budowaniu siły państwa, a mamy tu przeciwników, bo strategiczni partnerzy pilnują, tak jak w XVIII wieku, żeby tu nie powstał zalążek żadnej siły. I agentura niestety im sprzyja. I to jest nasz problem polityczny. To, nie tam jakieś wybory, bo tu Korwin-Mikke ma rację. Gdyby wybory mogły naprawdę coś zmienić, to już dawno byłyby zakazane. Proszę. Panie rektorze, jakie jest według pana prawidłowość powtórzenia się tego scenariusza ukraińskiego w Polsce? Bo przecież właściwie jest mnóstwo powodów, żeby Polacy wreszcie wyszli na ulicę, ponieważ uważam, żadne procedury demograficzne w rodzaju jakichś takich wyborów niczego nie zmienią. Proszę pana, no właśnie. Nawet jakby wyszli na ulicę, to taka demonstracja musiałaby się skończyć późnym wieczorem, bo rano każdy musi iść do roboty. I tu pod tym względem na Ukrainie jest inaczej. Tam dziesiątki tysięcy ludzi porzucają zajęcia zarobkowe dla demonstrowania. No, są dwie możliwości. Albo na Ukrainie jest tylu ludzi materialnie niezależnych, że mogą sobie na to pozwolić, bez żadnego uszczerbku dla swoich rodzin i tak dalej, albo ktoś im te straty rekompensuje. I podobnie było podczas pomarańczowej rewolucji. Ja pamiętam, że to mnie uderzyło już wtedy. Troszkę Majdany. No i się okazało, co prawda później, ale się wyjaśniło, to brytyjski Guardian ujawnił, że filantrop Jerzy Soros wyłożył na pomarańczową rewolucję 20 milionów dolarów. Niedużo. Nie tak znowu dużo, ale okazało się, że wystarczy. No i kiedy już pomarańczowa rewolucja zwyciężyła, portparol, że tak powiem, Jerzego Sorosa, Borys Abramowicz-Bierzowski, przyleciał do Kijowa i, przepraszam za tę analogię z życia towarzyskiego, cała Ukraina leżała przed nim na wznak. Wybierał sobie jak z talerzyka tu szybka, tu to. No. I na dzień dobry
pani Julia Piękna skonfiskowała takiemu oligarsze tamtejszemu, Rinatowi Achmetowowi, kombinat metalurgiczny Kryworos Stal, za który on zapłacił 800 milionów dolarów. Podobno o połowę mniej niż powinien. No tak mówią, tak się mówiło tam wtedy, ale mu odebrała. No to dlatego siedzi w kryminale teraz. Między innymi dlatego, ten Rinat Achmetow to jest Tatar w ogóle, to jest pochodzenia tatarskiego. W Rosji, to znaczy i na Ukrainie, w tych republikach postsowieckich, pod tym względem to jest rzecz pewna, dlatego że była w tych paszportach, narodowość się wpisywało, trzeba było wpisywać i to zgodnie z prawdą, bo tam to sprawdzali, prawda? U nas kiedyś też tak było, że nie tylko obywatelstwo, ale i narodowość się wpisywało. Teraz już tego nie ma, teraz w Rosji też tego nie ma, ale przedtem było. Więc dlatego ktoś starszy, to można jego narodowość stwierdzić bez żadnego tam, bez żadnej pomyłki. Otóż ten Rinat Achmetow, dwa tygodnie temu, to jest jeden, uchodzi za najbogatszego oligarchę tego klanu donieckiego. I Rinat Achmetow oświadczył w sobotę rano, że władze nie powinny stosować siły wobec demonstrantów. No to jak nie powinny stosować siły, to znaczy muszą się z nimi ugodzić jakoś. No i jeszcze tego samego dnia, kilka godzin później, prezydent Janukowicz zaproponował temu Jaceniukowi stanowisko premiera rządu, a Kliczce wicepremiera. No jak nie może siły stosować, no to musi iść na ugodę, prawda? Jasne. I to pokazuje, gdzie leży punkt ciężkości władzy tak naprawdę. I kto daje pieniądze na ten Majdan. Byłem w Radiu Wnet i zwróciłem uwagę w rozmowie z panem redaktorem Skowrońskim właśnie na ten aspekt sprawy. No i on mówi, to dobrze, bo tu mamy korespondenta tam w Kijowie, tu zaraz go zapytamy o to. No i rzeczywiście zadzwonił do niego i tamten mówi tak. Mówi się, że to oligarchowie finansują tych wszystkich na Majdanie. I to mówi, żadnych nazwisk się nie wymienia, ale to oligarchowie. Kto tam, jaki, co, z czego się spodziewają, prawda, jak im się to ma zwrócić, no to nikt tego nie wie, prawda, to oni wiedzą, ale to o tym tych Majdaniarzy nie informują, bo i po co, prawda? Jeszcze może by się chcieli podłączyć do spółdzielni, to całkiem źle by było. Otóż i powiada, całkiem pokaźne sumy wchodzą w grę, kilkaset tysięcy hrywien dziennie. Powiedział, wymienił cyfrę 700 tysięcy hrywien dziennie. To jest około 200 tysięcy złotych. Dziennie, dzień w dzień przez już trzeci miesiąc. No to jak ktoś wykłada taką forsę, to na coś musi liczyć, prawda? Jakoś mu się to musi kalkulować, jakoś mu się to musi bilansować. No przecież nie podzieli się z Jarosławem Kaczyńskim, czy z Pawłem Kowalem, czy z Aleksandrem Kwaśniewskim, to muszę powiedzieć. Coś mu tam da, jakiś napiwek mu da. A on weźmie, bo on nie pogardzi. Mam takie pytanie, a od kiedy można tak powiedzieć, że działalność tak właśnie jak Sorosa i Fundacji Helsińskiej spotyka się w Polsce, tak? Bo wiadomo, że Soros się spotykał z Jaruzelskim tak przed odwodami Jednego Stołu, że to już wtedy jakaś taką działalność zaczynał prowadzić, czy to było jeszcze wcześniej, czy... Wie pan, ja tak bardzo dokładnie działalności Jerzego Sorosa nie śledzę, natomiast powiem tak, on robił takie rzeczy właśnie tutaj w środkowej Europie pod pretekstem wprowadzania tutaj społeczeństwa otwartego, cokolwiek by to miało znaczyć. Po prostu za tanie pieniądze budował sobie wywiadownie gospodarcze i nie tylko gospodarcze. Taką, na przykład Fundacja Batorego to jest czymś takim. Przynajmniej kiedyś pełniła taką funkcję, co teraz robi, to przypuszczam, że to samo. Jak byłem naczelnym redaktorem Najwyższego Czasu, to nie wiem, czy teraz nadal taki jest obyczaj, Fundacja Batorego rozsyłała okulnym pismem, między innymi ja to dostawałem, takie, no jak gdyby sprawozdanie finansowe, kto ile dostał i za co od nich pieniędzy.
to była znakomity przewodnik polityczny po polskiej scenie. Od razu można było się zorientować, kto czym dyszy, dlaczego ćwierka z tego klucza, no dostał tu ćwierka, prawda? Jasne, bo inaczej nie dostanie. Stąd myślę, że to jest na tej zasadzie. W Rosji było inaczej. Warto pamiętać, że Putin to była taka kreatura tych oligarchów żydowskich, Gusińskiego, Berezowskiego i Chodorkowskiego. Tylko on ich przechytrzył. Rzeczywiście zimny czekista. On ich przechytrzył, bo oni, jak Jelcyn już mu się tam lasowało od wódki w głowie, no to już oni sami uznali, że trzeba jakąś podmiankę zrobić i wysunęli Putina na wezyra. W nadziei, że on tak będzie właśnie, to tak będzie przy nim tak jak przy Jelcynie. Bo on sprawiał wrażenie, przynajmniej na ich użytek, takiego przygłupa. Ale to ruski, ten taki jak w tych blinach rosyjskich, że to taki niby parobek głup, przygłup, ale on tam swoje wie. No i był w Moskwie, była w Moskwie Fundacja Sorosza. Dokładnie taką samą, bo warto, skąd się oligarchowie wzięli, ci żydowscy w Rosji? Przez Borys Abramowicz Berezowski, nieboszczyk. On był wykładowcą akademickim. Wykładowca akademicki za komuny zarabiał równowartość 30 dolarów miesięcznie. No i nagle ten, za przeproszeniem, gołodupiec kupuje pola naftowe za miliony dolarów. No skąd ma? Przecież nie własne, to jasne, że nie własne. Filantropa. Sorosza Forsa była. No i temu służył, temu służyła jako wywiadownia gospodarcza, urabiała opinię publiczną i tak dalej, dziennikarze płatnym językiem Tryumf Jugosławią, prawda, więc to tak jak to Boj Zeleński pisał, że literaturę dźwiga się w górę, goły poeta dostał kotleta, piszą chłopczyki panegiryki, prawda, i tak dalej, no to robią tak. I Putin, jak został tym wezyrem, to bardzo delikatnie działał. Co pewien czas podsyłał do tej fundacji agenta. Jak już tam nie było ani jednego normalnego człowieka, tylko sami agenci, to pewnej nocy nieznani sprawcy skradli twarde dyski komputerów i następnego ranka całe otwarte społeczeństwo leżało przed Putinem na biurku. No i wtedy się zaczęły dopiero harce. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że właśnie w tym okresie, jakie państwo było największym inwestorem zagranicznym w Rosji? Cypr. Cypr. Bo ci tam sobie się tam poprzenosili, ci wszyscy tam się nakradli. No bo to blisko wszędzie i klimat taki jakiś łagodny i w ogóle dobrze jest. I tam ich odwiedzili oficerowie, a jak się ma lufę pistoletu w ustach, to trzeba mówić krótko i tak treściwie, bo to nie ma czasu na jakieś takie tam opowieści, anegdotki, prawda? No i tak im dał, ile ukradłeś? A no tyle i tyle. Aha. No to tyle możesz sobie zostawić, tutaj żyj. Ale reszta ma wrócić, bo jak nie, to znaleźliśmy ciebie tutaj w wannie. Wszędzie cię znajdziemy, nawet nie myśl o tym, że się schowasz, nie schowasz się. No i tak, to oni zrozumieli, że to nie są żarty. I jak przedtem nie było za co wypłacać emerytur, to nagle się okazało, że wszystko jest. No i oczywiście, jak się Borys Abramowicz i Gusiński zorientowali, że tu przebiegły czekista zimny ich tak tu podszedł, no to zaczęli mu pyskować, no, ale długo nie pyskowali, czmychnęli za granicę. No, trzeba życie ratować, bo to wiadomo, że nie. No i Berezowski próbował pyskować z Anglii. Ale taki minister spraw zagranicznych angielski, Jack Straw, powiedział: panie, jeszcze jedno słowo i zostanie pan uznany za uciążliwego cudzoziemca. No to wtedy będzie pan miał dopiero zgryzotę. Gdzie tu się udać, prawda? No i on zrozumiał, że to nie przelewki, że to... I tak, no i Soros, kiedy Chodorkowski został aresztowany, to Soros się interweniował u prezydenta Busha, żeby prezydent Bush interweniował u Putina i żeby Sorosa wydobyć tam z turmy. A liczył na to, bo Soros załatwił u
przysługę wyświadczył Buszowi Młodemu. Otóż, jak się mówiło przed wojną w sferach kupieckich, prezydent, późniejszy prezydent Jerzy Busz, młodszy, miał taką firmę naftową. No i jak to się mówiło w sferach kupieckich, szedł bankrutować. Szedł bankrutować i Soros go, że tak powiem, wydobył z opresji, nawet mu dał posadę za 100 tysięcy dolarów, tak na papierosy, żeby miał. No i stąd uważał, że Busz ma dług wdzięczności wobec niego, ale z kolei tamten uważał inaczej, bo prezydent Busz, ale ojciec, ostrzegł Sorosa o operacji Pustynna Burza. I Sorosowi się udało korzystnie sprzedać szyby naftowe, te, które potem Saddam Hussein podpalił. No i dlatego Bushowie uważali, że już są kwita, prawda? No i kiedy Soros przyszedł do prezydenta Busha młodszego z takim, że tu Chodorkowski, że tu tam, to tam, no to ten miał oświadczyć podobno, że nie będzie narażał stosunków z Putinem dla jakiegoś grandziarza. Więc Sorosowi nawet podobno mowę odjęło z oburzenia na pewien czas, a jak wróciła mu mowa, to wyłożył chyba ze 20 milionów dolarów na to, żeby Busha rozsmarować na podłodze. Powstały takie filmy za to, jak Fahrenheit 101 i tak, no tam Bush wychodzi na przykłupa totalnego. No i Bush zrozumiał, że trochę za ostro chyba Sorosa potraktował, że jednak to nie ma co takiej tej wojny kontynuować. No i akurat się nadarzyła okazja, rewolucja róż w Gruzji. Jak Państwo pamiętacie, polegała ona na tym, że grupa mężczyzn w skórzanych czarnych marynarkach z jednymi drzwiami wyprowadzała Edwarda Szewardnadze, prezydenta, a druga grupa mężczyzn w czarnych marynarkach, od razu widać z której to formacji, prawda, to służbowe wszystko, rozbiła kilka butelek wody Borżomi i wzniosła parę okrzyków i tak się dokonała rewolucja róż na Ukrainie. Następnego dnia, proszę, w Gruzji, tak. Następnego dnia na lotnisku w Tbilisi wylądował czarterowy samolot z Londynu, na którym pod zmienionym nazwą paszportem przyjechał Borys Abramowicz Biorojowski w towarzystwie biznesmena gruzińskiego, który tam w Londynie rezyduje, no żeby zobaczyć, co ta Gruzja, co tam z niej można tam wyciągnąć. Nie co potrzebuje, tylko co można z niej wyciągnąć. Nie potrzebuje. Tak, co ma na zbyciu, prawda? No i to, to otarcie łez po rosyjskim, utracie rosyjskich alimentów, no to było coś, ale za mało. I dopiero pomarańczowa rewolucja, to było dopiero, to było mięcho, prawda, prawdziwe. No ale to trzeba było ten system oligarchiczny utrzymać, bo inaczej no jak. Także ci, którzy, ci majdaniarze, którzy to protestują, to tak, no trochę są, to ich szkoda, bo oni tak, jedną ręką biorą pieniądze od tego grandziarza, no i muszą mu służyć, ale protestują przeciwko skutkom tego, co sami robią. Więc to po prostu, no żal mi ich, no ale co zrobić. Natomiast w Polsce oczywiście, bo tu padło to pytanie, żadnych nie będzie tych, bo przecież, no na Majdanie mało się nie pozabijali, nawet się pozabijali, prawda? Dlaczego? Ano bo prezydent Janukowicz wprowadził zaostrzenie przepisów o zgromadzeniach. Toż przecież prezydent Komorowski takie same przepisy wprowadził 2 lata temu i jakoś nikt nie pyskuje. Tak, że nie wolno zasłaniać twarzy. Oto były te boksy tam na Majdanie. Przecież 10 stycznia została uchwalona ustawa o bratniej pomocy. Na Majdanie chyba, nie wiem, bombę atomową by zdetonowali, a u nas nic, cisza. Nikt się nawet nie zająknie. Pan Zagłoba mówił, że naród nasz jest spolegliwy. No spolegliwy, dlatego mówię o zobojętnieniu na sprawy publiczne, bo jeżeli się wprowadza psychuszki, Lex Trynkiewicz, jeżeli się wprowadza bratnią pomoc, legalizuje, no to to, jeżeli się wprowadza przepisy, nowelizuje prezydent Komorowski z inicjatywy przepisy o stanach nadzwyczajnych, przecież to są przygotowania do tego, żeby się z nami w razie czego rozprawić.
i nikt jakoś tak, jakby to jego nie dotyczyło. No to nie wiem, na jakiej zasadzie liczy, że się uchroni przed tym, akurat on, prawda? No nie, to po prostu dla mnie niepojęte. I jakoś no, nikogo to nie obchodzi. U nas nie ma sytuacji rewolucyjnej, mówiąc krótko. Nie wszystko, co Lenin mówił, to było takie głupie. Otóż Lenin powiadał, że sytuacja rewolucyjna kiedy jest? Ano, trzy warunki. Po pierwsze, kiedy są obiektywne powody do masowego niezadowolenia, no to są. Po drugie, jeśli to niezadowolenie się objawia właśnie w skali masowej. Ale trzeci warunek, i tu wszystkie muszą jednocześnie wystąpić. Jest jeszcze jakieś państwo dostatecznie wpływowe, które jest zainteresowane dokonaniem przewrotu w tym państwie. To wtedy jest sytuacja rewolucyjna. Jak nie ma żadnego państwa, które by było zainteresowane, to nie ma sytuacji rewolucyjnej. I u nas nie ma. Wszyscy, jak to Rosjanie mówią, wszem dowolny. Wszyscy ze wszystkiego zadowoleni. Ale czy nie jest to trochę jak gotowaniem żaby, że żaby jest, tak. I to właśnie to jest najlepsza metoda. To jest najlepsza metoda, bo Mikołaj Machiavelli, klasyk myśli politycznej, mówił w księciu, pisał właśnie w księciu, że okrucieństwo i terror należy stosować rozsądnie i tylko w miarę potrzeby. Lepiej działać łagodnymi środkami, bez przerywania snu. Więc tak, ponieważ ta taktyka bez przerywania snu jest skuteczniejsza, nie wywołuje żadnych protestów. Przeciwnie, nawet bardzo wielu ludzi w Polsce uważa, że no, to właśnie tak powinno być.